Siema widzę, z tej strony Pawek, a w dzisiejszym odcinku powiem wam, jak zdobyć całkiem za darmo nowe killowy Fortnite. Ale jeszcze przed startem tego materiału organizuję dla was konkurs na gifta do 500 V-dolcy, a jedyne co trzeba zrobić, żeby wygrać, to zostawić łapeczkę w górę pod tym właśnie materiałem, zostawić suba z dzwoneczkiem oraz wpisać mój kod w sklepie, czyli Pawek. Dodatkowo napiszcie w komentarzu, z jakim nickiem wspieracie właśnie mnie w Fortnite z tym kodem. Wygranym z poprzedniego materiału o takowe 500 V-dolcy jest osoba, którą widzicie teraz na ekranie, zgłoś się do mnie w wiadomości prywatnej na moim Discordzie. A ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do materiału. Dobra, zaczynamy ten krótki poradnik, więc co trzeba zrobić, żeby odebrać właśnie te przedmioty w grze? Otóż wchodzicie na stronkę, którą będziecie mieli podaną w opisie, jest to NVIDIA GeForce Now i tutaj będziecie musieli pobrać taki program. No po prostu tutaj klikacie, żeby wam się pobierało. Jest to coś takiego, że po prostu jak pobierzecie ten program, będziecie mogli grać w Fortnite, jakby nie pobierając go, tylko grać w chmurze. Do tego służy ten program. No i co? No i widzimy się, jak mi się on po prostu pobierze. 2000 years later. Jak widzicie, pobrał mi się ten program, więc po prostu go teraz otworzę. Jak odpali nam się aplikacja, jak pierwszy raz do niej będziecie wchodzić, jak wcześniej nie mieliście jej zainstalowanej, to po prostu musicie się tutaj zgodzić. No jak widzicie, cała aplikacja nam się odpaliła, tutaj jakiś jeszcze krótki poradnik. No i nawet widać tutaj ten kill, który możemy właśnie zdobyć. No to na pewno wszystko działa. Więc tak, co teraz trzeba zrobić? Trzeba kliknąć zaloguj się, więc po prostu przeniesie nas do przeglądarki. I tutaj ja już wcześniej próbowałem, że tak powiem, zalogować się na tą stronkę, ale użyję innego konta, żeby wam pokazać jakby od zera, jak to zrobić. Więc teraz, jeżeli nie macie konta NVIDIA, to musicie je teraz założyć. Ja na przykład, że tak powiem, założę to na mój właśnie adres e-mail, który założyłem przed odcinkiem. No i tutaj właśnie sobie go wkleję. Klikam kontynuuj. No i muszę sobie po prostu wpisać nazwę wyświetlaną. Załóżmy, że to będzie odcinek, nie wiem, 12. No i musicie wpisać swoją datę urodzenia. Napisz jakąś tam randomową. Nie wiem, no niech będzie taka. No i trzeba wpisać hasło. No daję sobie tutaj, użyję tego, co mi proponuje przeglądarka. Wiem, jakie to jest, więc tutaj przepiszę. Trzeba potwierdzić hasło. Klikamy, że jesteśmy ludźmi. Tutaj jakaś krótka weryfikacja. Miejmy nadzieję, że poradzę sobie z nią. Dobra, poradziłem. Czekajcie, tutaj jeszcze hasło muszę zmienić. O, teraz się zgadzają. No i klikamy utwórz konto. Jeżeli zakładacie dopiero co swoje konto, to przyjdzie wam na adres e-mail, że musicie je po prostu zweryfikować, więc po prostu wchodzicie w pocztę swoją i klikacie tutaj zweryfikuj adres e-mail. No i jak widzicie, twój e-mail został zweryfikowany. Wszystko na razie działa. Tutaj będziemy musieli zaznaczyć, że tak powiem, jakieś ustawienia. Ja zaznaczę, że na wszystko się zgadzam, ale to we własnym zakresie sobie decydujecie, na co to się chcecie zgodzić, nie na co nie. Ale ja na razie zgadzam się na wszystko i klikam zatwierdź. No i jestem zalogowany. Wracam się na moją aplikację. Jak widzicie, jestem już tutaj zalogowany. Jest konto i wyloguj, więc wszystko na razie dobrze działa. Teraz co musimy zrobić? Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo gier, nie tylko Fortnite, możecie sobie tak odpalić w chmurze. Więc klikamy i wyszukiwarce, wyszukujemy właśnie Fortnite'a, już mi tutaj wyskoczył, więc sobie po prostu w niego klikam. No i klikam zagraj. Wyłączy mi się takie coś. No i muszę kliknąć dołącz dzisiaj. Ja już to wcześniej robiłem i wszystko działało dobrze, jak klikałem dołącz dzisiaj. Ale zauważyłem, że już taki błąd mi się po prostu pojawia, więc jeżeli wam nie działa, to dołącz dzisiaj, to znowu wracacie się na aplikację i klikacie zobacz opcję członkostwa. Tu wyjdzie na to samo, w sensie będzie, wyświetli wam się to samo, tylko po prostu, jeżeli komuś nie będzie działać, no to kliknijcie po prostu to, no i będzie działać, no, logiczne. Dobra, także wybieramy bezpłatne oczywiście, bo no to ma być za darmo, wiecie o co chodzi, widzowie. No i tutaj wybieracie swoje konto, aby kontynuować. Mówię, to konto było jakby, że tak powiem, odcinek 1, które wcześniej, że tak powiem, próbowałem to zrobić, żeby w ogóle wiedzieć, jak to zrobić i nagrać o tym odcinek. A teraz konto, które ja, że tak powiem, tutaj mam, to jest odcinek 12. Możecie zobaczyć w prawym górnym rogu, więc wybieram po prostu odcinek 12. Tutaj też tu musicie na to zwrócić uwagę, jeżeli macie kilka, które to jest wasze konto.
Dobra, no i gratulacje i witamy, więc wszystko jak najbardziej fajnie, fajnie. Klikamy kontynuuj. No i jak widzicie w prawym dolnym rogu, w lewym dolnym rogu, przepraszam, wyświetliło się, że jesteśmy członkiem już tutaj bezpłatnej, że tak powiem, jakiejś subskrypcji. No i co widzowie musimy zrobić? Musimy znowu kliknąć zagraj. No i musimy teraz widzowie połączyć konto nasze Epic Games czy tam Fortnite z tąże aplikacją. Więc klikamy połącz. No i tutaj widzicie połączenia, jest taka zakładka jak połączenia. I tutaj mamy Epic Games, czyli inaczej to właśnie będzie, że tak powiem, potrzebne, żeby zagrać w Fortnite, więc klikamy połącz. No i przenosi nas na przeglądarkę. I co teraz jest ważne, widzowie? Teraz musicie, że tak powiem, tutaj, jeżeli jesteście niezalogowani, zalogować się na swoje konto po prostu Fortnite. A jeżeli jesteście już zalogowani, to po prostu wyświetli wam się takie coś i musicie na to zezwolić. Więc zezwalamy jak najbardziej. No i twoje konto Epic Games jest podłączone. Więc nasze konto po prostu zostało poprawnie podłączone. Więc no jest git, widzowie. Na razie idzie nam dobrze, wyśmienicie wręcz. No i co? No i wracamy się do naszego Fortnite'a tutaj. Znowu możecie w wyszukiwarce sobie go znaleźć tutaj. No i znowu klikamy zagraj. No i teraz widzowie, jak widzicie, gra mi po prostu będzie się, że tak powiem, włączać. No i w sumie, jak zaraz zobaczycie, pojawi nam się kolejka. Tutaj jeżeli wyskoczy wam taki po prostu błąd, to się po prostu tym nie przejmujcie, tylko kliknijcie kontynuuj. No i jak widzicie, jesteśmy w tej kolejce, o której wcześniej mówiłem. Jeżeli ta kolejka minie, to po prostu załaduje nam się gra, no i będziemy po prostu mogli, widzowie, grać w Fortnite. I teraz tak, żeby zdobyć te kilofy, które macie w sumie na miniaturce pokazane, musicie się zalogować tak do gry do 5 sierpnia. Jeżeli to zrobicie, nie musicie grać nawet żadnej gierki, po prostu macie wbić i po prostu być w lobby. I to wystarczy, widzowie. Wbijacie i po prostu możecie od razu wyjść. Jeżeli wbijecie, to owszem, nie dostaniecie od razu kill-offów, bo nie wiem czemu tak Epic dziwnie zrobił, że to jest taka trochę dziwna promocja, że kill-offy dostaną dopiero wszyscy, którzy to uczynili 11 sierpnia dopiero. Więc poczekajcie, dostaniecie je. Też zdaję sobie z tego właśnie sprawę, że wiele osób po prostu może nie wiedzieć o tej promocji, bo właśnie nie dostaje się od razu tych rzeczy, więc po prostu dlatego nagrywam o tym odcinek. Więc jeżeli wam pomógł ten materiał w zdobyciu tych przedmiotów, to nie zapomnijcie o subiku, łapce w górze. No i jak oglądacie do końca, to napiszcie w komentarzu kill-offy na przykład. To będę wiedział, że oglądaliście do końca. No i przypnę wam serduszko. Także dzięki wielkie za oglądanie, no i siema!